Witam, z tej strony Shaggy. Oczywiście to jest kanał Ciemna Strona Giercowana i oczywiście World of Warcraft, świat wojennego rzemiosła, tak. I dziś dla odmiany pokażę wam pole bitwy, czyli Battlegrounda. Nie będzie instancji. Nie gram może tych dużo Battlegroundów, ale nazbierałem sobie jakiś tam taki podstawowy sprzęt do rozgrywek gracz kontra gracz. I można już tam coś zaszaleć, prawda? Także to będzie taki mój debiut w sumie na tym Battlegroundzie, bo w sumie nie grałem w niego zbyt wiele. Parę razy mi się tylko trafił, więc taki debiucik. A nazwa tego nazywa się Silvershire Mines. A tutaj mamy takie wózeczki, które widzicie. I one dowożą diamenty z tej kopalni. O, cała historia tego miejsca rozgrywa się właśnie w kopalni. W kopalni wydrożonej gdzieś pod ziemią, gdzie odkryto dużą ilość surowców. Wiadomo, jak surowce są, to i za surowce coś można kupować. A że trwa odwieczna wojna przymierza z hordą, także i jedni, i drudzy ostrzą sobie na te surowce zęby. No bo przecież w ten sposób można płacić wojsko, kupić maszyny obrężnicze, zakupić broń. Nic za darmo nawet i w świecie Warcrafta się nie odbywa. Także ruszamy. Cały zabaw polega na tym, aby te wózeczki kontrolować. One dowożą te diamenty z tej kopalni automatycznie. Są to automatyczne wózeczki wykonane z inżynierii goblińskiej, także one automatycznie po trasie podążają i dowożą nam te surowce do takiego miejsca, gdy do końca dojadą, to wskakują nam punkty. Całe miejsce, całe pole bitwy to jest rozgrywka 10 kontra 10 graczy. 10 po stronie przymierza, 10 po stronie hordy. I wygrywa ta drużyna, która zdobędzie tych minerałów złóż. Dokładnie 1600, u góry widzicie, są takie znaczki horda i przymierze i tam lecą punkty. No i te wózeczki trzeba kontrolować, bronić ich przed przeciwną drużyną. Kto więcej wózeczków oczywiście doprowadzi, wydeeskortuje, to odniesie zwycięstwo. Trasy są różne, krótkie i długie. Czasami opłaca się kontrolować te długie trasy, czasami krótkie, w zależności od sytuacji. No i można, wózki, tak jak mówiłem, suną po takim wyznaczonym torze, ale w niektórych miejscach są takie przełączniki, za pomocą których można zmienić trasę. To też w decydującym momencie może zadecydować o powodzeniu całego przedsięwzięcia, całej eskorty tego wózka, bo też to w pewien sposób zmienia strategię. A póki co ten wózeczek, który tutaj ładnie nam jedzie, ja spróbuję tutaj doeskortować. Na razie tutaj niewiele się dzieje, czasami są tu ostre dymy, a czasami no jest spokojnie. Szaman na rozgrywkach gracz kontra gracz, no jest dość dobrą postacią. Ja oczywiście nie mam tutaj aż takich wielkich umiejętności, bo jestem obecnie graczem niedzielnym, czyli nie poświęcam tak dużo czasu na granie jak kiedyś, godzinkę, półtora, dwie dziennie. Także albo robię to, albo jakieś instancje, staram się zbierać sprzęt, więc też i sam trening, bo to jednak całe rozgrywki, także gracz kontra gracz, wymagają ostrego trenowania, opanowania też nie tylko terenu, ale i taktyk dokładnych. No nie są teraz tak dobrze przeze mnie opanowane i po prostu gram sobie, bo gram, dla zabawy, tak? A filmik ten chcę pokazać wam, żeby te osoby, które może nie grają w Warcrafta, obejrzały właśnie te ciekawe lokacje. Między innymi taką lokacją jest ta kopalnia. Goni mnie przebrzydły jakiś paladyn. Ale spróbujemy to jakoś wybrnąć z tego.
A tutaj już nasi sojusznicy się dobiorą do skóry. O, jeszcze jakieś osiągnięcie zdobyłem. Te osiągnięcia mi skaczą, bo wiele lokacji właśnie nie odwiedzałem, lub byłem tylko w nich parę razy. Także osiągnięcia i na filmach będą mi się zdarzać. Nie mam ich tak dużo porobionych. No widzę, że teraz w tej chwili przymierze kontroluje dwa wózeczki, chociaż w punktacji my wygrywamy. No trzeba spróbować ten wózeczek odbić, chociaż tutaj jest gęsto. Gęsto chłopa. Zobaczymy, co z tego wyniknie. Rzucamy totemik, rzucamy mojego przyzywańca ognistego i ogień. Czasami taki ładny bonus wejdzie, że jeden cios za drugim czar prowadzę i wtedy to jest bolesne, ale teraz mi strasznie wsiedli. I chyba nie wyjdę z tego żywy. No ale od czego jest umiejętność? Trzeba zobaczyć sytuację reinkarnacji. To jeszcze troszeczkę im krwi napsujemy. Tutaj. A w międzyczasie nasi doprowadzą dwa pozostałe włoski, co zapewni nam oczywiście większą ilość punktów niż u przymierza. No fajna lokacja, fajny pomysł. Ja jak pierwszy raz o tej instancji, o tym Battlegroundzie wyczytałem, to miałem taką cichą nadzieję, że to będzie coś takiego jak jest w Team Fortress 2, co ile pamiętacie, tak? Tam się wózeczek pcha jedna drużyna, druga musi jej przeszkodzić. Myślałem, że to też będzie się ten wózeczek pchać i ta druga frakcja będzie mogła przepychać go w odwrotną stronę. Niestety nie ma, wózeczki jeżdżą samodzielnie, ale ale i tak jest fajnie. Jest fajnie, jest ciekawie i dostarcza to też sporych emocji w rozgrywce, bo ten wózek można w ostatniej chwili dużą grupką ładnie przejąć i zapewnić sobie oczywiście punktację. No, widzę, że rozgrywka jest z dużą przewagą na naszą korzyść, jak zwykle ostatnio na Battlegroundach, w które wchodzę, Horda wygrywa. Nie wiem, z czym to jest związane, bo czasami są takie okresy, że przymierze daje ostro nam w kość, ale to dobrze, dzięki temu te punkty honoru troszeczkę polecą, do czegoś się przydadzą, tym bardziej, że zaraz nowy sezon i te przedmioty, które były za Conquest Pointy dostępne, będą dostępne za honor, więc można mnie sobie postać też troszeczkę dozbroić. Także warto te punkty honoru zbierać i mam nadzieję, że oni ich nie zresetują, bo ostatnio też chyba nie resetowali. Pozostawili, bo w sumie człowiek nie zbiera, to czemu mieliby nie w jakiś sposób zabierać. No i teraz tutaj jakiś samotny gracz z przymierza próbował się przedostać na tyły, ale my kontrolujemy to miejsce z wózeczkiem. W tej chwili właśnie jest ta trasa dłuższa, tu widzicie ten przełącznik był, a tutaj, gdzie można przełącznik, tak strzałka. I nasz wózeczek spokojnie dojeżdża już do miejsca, chyba nic mu nie zagrozi, więc mogę się udać troszeczkę do przodu. I tutaj powalczyć, może kogoś zabić z przeciwnej frakcji. Także wózeczki wozą diamenty, diamenty są potrzebne do budowy maszyn, obleżniczych, broni, wszystkiego, wiadomo, konflikt się zaostrza, wszystko w kolejnych paczach się rozstrzygnie, kolejna instancja, starcie z Geroszem i to w pewnym sensie też taki ma takie lekkie nawiązanie do tego całego klimatu Warcrafta, ten Battleground ma. Nie jest to jakiś tam pusty, wyjęty, nie wiadomo skąd, tylko tak jak zawsze powtarzam, każda instancja i każdy Battleground jest wpisany jakoś w historię tego świata i na temat każdego możecie znaleźć jakieś wzmianki w opowiadaniach w świecie. No i dobra, skończyliśmy. To chyba nic więcej nie będę wam przynudzał. Będę się z wami żegnał. Do następnego razu. Tymczasem Borem Lasem. Hej! I'm different, I'm different.
I'm different.